albo odpowiadasz na pytanie, albo jesz najgorsze przekąski. Jestem mega ciekaw tych pytań, czy w ogóle będzie jakieś pytanie, które... Czy będzie pytanie, na które ciężko mi będzie odpowiedzieć. Z kim z Gen Z najgorzej ci się współpracuje? Więc teraz tak, albo decydujemy się odpowiedzieć, albo od razu mówimy, ja nie odpowiadam, chcę spróbować jakieś przekąski i wtedy daję numerek Ninie. Zastanówmy się. Ogólnie ciężkie pytanie, ciężkie pytanie. Ja decyduję się na zjedzenie przekąski. Dobra, no podjedzmy, zróbmy pierwszą rundę jedzeniową, no. Możemy wybrać od 1 do 11 dowolny numerek. Pozwolę ci, żebyś to ty wybrał numerek, bo oboje będziemy jedli to samo. 5. Ej, wiesz, że piątka też mi przyszła do głowy, nie wiem dlaczego. Puu, big brain. Things the same. Ej, nie ma takiego powiedzenia, a tu brzmi jakby to było powiedzenie takie. Big brain, things the same. Dobra, świeże, otwieraj. 3, 4. Wygląda ładnie, a nawet bym powiedziała, że bardzo ładnie. Ale obstawiam, że w środku jest coś niedobrego. I nie zdziwiłabym się, jakby smakowały dobrze, bo te są nawet takie pozłacane. No, to ja chyba wezmę bling bling. To ja biorę to, co wygląda jak totalna kupa. Tak jest, żeby nie było, że bierzemy to samo. Ty bierzesz kuleczkę, ja biorę czekoladkę z robakiem. 3, 4. No ja myślę, że to są zwykłe czekoladki z robakami po prostu. Ej, ogólnie nie jest złe, ja nie czuję w ogóle robaka. Mimo tego, że miałem mega dużego jakiegoś świerszcza, to nie czuć w ogóle. To jest kokosanka, bo to są wiórki kokosowe, ale ewidentnie czuć tego robaczka, co jest w środku. Taki suszony robak, no znasz ten smak. U mnie chrupało na początku, a później czekolada zabiła kompletnie smak robaczka, więc git. Powiedz, co to było? To był zestaw pralinek z owadami jadalnymi. Alright, czyli po prostu czekoladki, pralinki z owadami. Myślę, że w prezencie mogłabym komuś dać, żeby się nie zorientował, że to są z owadami. No tak, bo to trochę wygląda jak orzechy. Robimy to. Jeżeli chcecie zobaczyć reakcję domowników na te pralinki, to podajcie na mojego Instagrama. A my poprosimy kolejne pytanie. Z kim najwięcej się kłóciłeś, mieszkając razem w domu Gen Z? Ja najczęściej się kłóciłem, wydaje mi się, z... Chociaż dobra, ty odpowiedz pierwsza. Wydaje mi się, że najwięcej chyba z Bartkiem i Wiką o sprzątanie, ale jakbym miała wybrać jedną osobę, to wydaje mi się, że najczęściej chyba czepiałam się mimo wszystko Wiki. Ja też chciałem powiedzieć Wikę. My mamy też taką relację brat-siostra, więc nawet dla Beki tak się kłóciliśmy i się wyzywaliśmy. I często mieliśmy coś takiego, że jak ja na przykład zwróciłem uwagę na coś, to ona musiała odpowiedzieć i zawsze. Spadaj. A tak Wika robiła i dlatego tak. No, wydaje mi się, że ja też z Wiką, mimo że się tak przyjaźniły i mamy taki mega na co dzień fajny vibe, to pamiętam, że jak mieszkałyśmy w domu Jensy, to mega często się czepiamy o jakieś rzeczy i najczęściej właśnie się tak delikatnie kłóciłyśmy. Czy gdybyś miał zmienić content na mniej family friendly, czy zrezygnowałbyś z projektu Jensy na rzecz większego projektu? Nie. Ja też odpowiadam, że nie. Bardzo się dobrze czuję w kontencie family friendly mimo wszystko. Tak jest. Ja dzięki temu, że jest to family friendly content, to nie mam czegoś takiego, że na przykład o, że moje dzieci kiedyś będą oglądały i będą jakby się wstydziły, że nie wiem, że przeklinałem, że robiłem jakieś patologiczne rzeczy. Tak samo wiesz, jak na przykład rodzice oglądają tak, czy coś, dziadkowie, jakby nie wstydzimy się pokazać tym ludziom naszego contentu, więc git. Ale też z kolei uważam, że nadal możemy zostać przy kontencie family friendly, wprowadzając trochę więcej nowych rzeczy i na więcej sobie pozwalając. Nie mówię tutaj o przekleństwach, ale wiesz, na przykład jak raz na film pojawi się przekleństwo, które jest adekwatne do sytuacji, na przykład w którym skaczesz z bungee i po prostu emocje z ciebie wychodzą takie, no to takie przekleństwo jakby jest adekwatne do sytuacji i ono może być zawarte w filmie. Może być, no to, ale to no, chyba u nas takie jest, że chyba z jedną przekleństwo może wejść na film, czy nie? Jedno przekleństwo na film, złota zasada! Influencer, który w rzeczywistości jest całkiem inny niż kreuje się w internecie. Ja nie odpowiadam na to pytanie, bo nikt mi do głowy nie przychodzi. A mi przychodzi do głowy, ale po co mam zaczepiać się jakichś influencerów? Czas zjeść coś. A! Szósteczka. Ogólnie... Śmierdzi. Coś czuć. 3, 4. Śmierdzi karmą dla kota. Ja nienawidzę zapachu i smaku takiego rybska. Wiadomo, że zjem sobie rybę, na przykład łosoś pieczony i w ogóle, bo to jakby ten smak już jest jakby zabity, ale tu daje totalnie rybskim takim, no jak karma dla ryby. Dobra, 3, 4. Hania nie będzie chciała się ze mną dzisiaj całować, ale ja nie miałem odruchu wymiotnego, więc jest git, połknąłem. Bardzo zjadła. Niedobre. Bardzo niedobre. Następnym razem bardzo troszkę bardziej się zastanowię nad tym, czy odpowiedzieć na pytanie, czy nie. To jest suszona kałamarnica. Jest to przysmak ukraiński.
Ej, ciekawe. Myślałam, że to jest jakiś łososik albo jakaś inna rybka, po prostu pocięta w taki sposób. Ale myślałam też przez chwilę, że to może być coś z od robaczków bardziej. No byłem blisko, nie polecam ogólnie. Kogo z Gen Z lubisz najmniej? Ja mam ogólnie taką osobę w głowie, ale nie będę robił tej osobie przykrości. Chociaż kurde, z drugiej strony jak znowu jakieś kalmary trafimy, ochytstwo. Ja bym coś zjadła dla zasady znowu, ale tak całkiem szczerze, jak się teraz nad tym zastanawiam, to też się zmienia cały czas, bo mam takie epizody, gdzie lubię kogoś bardziej, lubię kogoś mniej. Nie odpowiadam na to pytanie, ale wydaje mi się, że moglibyście widzowie się domyślić. To ja się nie domyślam po twojej wypowiedzi w ogóle, o kogo Nie, chodzi. Po wypowiedzi nie, ale po sytuacjach, które były. Kurde, ja nie wiem, też nie odpowiadam. Jemy. Jemy, niestety. Dawaj numerek. Jedyneczka, 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 kto nie widział, temu żal. Ej, napiszcie widzowie w komentarzu, ile z was oglądało jedyneczkę, albo w ogóle kojarzy coś takiego. Wydaje mi się, że bardzo mała ilość osób. Ja ledwo to pamiętam. Dobra, Faust, nie przedłużamy, od razu otwieram. To jest strasznie duże. To ma oczy. To są, proszę państwa, świerszcze. To ma normalnie nóżki. Ja w Japonii jadłem dwa razy mniejsze, ale z nóżkami w oleju. 3, 4, są ostre. To nie jest ostrość, to jest taka kurkuma, coś takiego. A dobra, jednak która jest za ostra. Przypominam widzowie, że w Austrii może jeść ostre rzeczy. Co to jest? Szarańcza o smak pieprzu. Szarańcza, o widzisz, pieprz. To nie jest ostre, to jest pieprz. Pieprz nie jest ostry. Ty, no ale nie powiedziałabym, że to szarańcza. Szarańcza to są koniki, tak? Tak, koniki polne takie? Czym się różni konik polny od szarańczy? No i tutaj będzie definicja z Google. Czy będąc w związku z X podobały ci się inne osoby? Oczywiście, że tak. I moim zdaniem jest to normalne, że widząc ładną osobę, jakby jesteś świadoma, że ta osoba jest ładna. Mhm. I jakby podoba mi się, tak jak na przykład, nie wiem, podoba mi się słodki piesek, który biegnie po ulicy. Ale najważniejsze jest po pierwsze nie okazywać tego, że sexy laska. I druga, żeby nic nie robić jakby, nie? No właśnie, czyli okej, czyli podobało ci się, ale nie robiłeś nic dalej w tym kierunku, wiadomo, tak. Nie podrywałeś, nie flirtowałeś, ani nic takiego. Tak, tak, a czasami nawet my mamy z Hanią taką fajną relację, że czasami nawet idziemy sobie i na przykład mówimy, ale fajna laska, nie? Ej, patrz, jaka ładna dziewczyna, Hania, rzeczywiście fajna dziewczyna. Albo na przykład siedzimy sobie w restauracji i przychodzi kelner, mega przystojniak. I ja tak do Hania, patrz, jaki przystojniak, a Hania, mega hot. Mega fajnie. I tyle. To fajnie, fajnie właśnie, że macie taką relację. Ja przyznam szczerze, że też tak miałam jak ty. To już normalne, że będąc w związku podobają ci się też inne osoby, ale faktycznie, jeżeli nie tworzysz wokół siebie przestrzeni do tego, by coś z tego wyszło więcej, tak to jest okej. Okay. Tak, moja odpowiedź mi tak. Ta runda to był totalny speedrun. To tworzy najnudniejszy content z ekipy. Czy to jest jakby z ekipy, że z tej obecnej? Dobra, nieważne, jakby niezależnie od tego, nie ma co odpowiadać na to pytanie. Po co my się zastanawiamy, kto, o kogo chodzi? No nie, właśnie. Jakby nie odpowiadamy, nie odpowiadamy po prostu. Nie odpowiadamy. Numerek 2 poproszę. Proszę państwa. Ale śmierdzi. To chyba był błąd kolejny. 3, 4. Dobra, ja nawet wiem, co to jest. To jest... Jakby to jest, moim zdaniem to jest gorsze niż robaki. Wiadomo, że dla ludzi to wygląda normalnie, ale smakowo gorsze. Smakowo to jest gorsze, no. 3, 4, 2. Ja cię panie, trzymaj mnie! Dobra, nie dałem rady tego gryźć, więc połknąłem po prostu. Ja w tym momencie też to połknęłam. Jak można jeść coś takiego z własnej woli? Co to w ogóle jest? Dorsz suszony. To jest zwykła ryba, ale w takiej postaci, która jest jakby najgorsza. Niezjadliwa w ogóle. Co to jest? Zobacz. Widzowie, jeżeli jecie coś takiego, suszoną rybę, napiszcie w komentarzu, bo mnie to ciekawi, czy istnieją takie osoby w Polsce. Co siadają przed kompem, przed telewizorem i właśnie jedzą takie rzeczy. Ej, bez kitu, dajcie znać.
Jezus, Faustyna! Bo odetkałam nos i jestem szczęśliwsza. Która z influencerek, influencerów podoba ci się najbardziej? Ogólnie ciężko odpowiedzieć najbardziej, bo... Bo mi najbardziej podoba się Hania. Ty się lepiej zastanów, czy chcesz odpowiadać na to pytanie, bo wrócisz do domu i nie będziesz miał do kogo się tulić. Czy ty masz taką osobę i zamierzasz powiedzieć? Chyba zjem. Poczekaj, ja się muszę zastanowić. A, dobra, odpowiadam, proszę państwa, Hania! Dziękuję, nie muszę jeść. Tak? Tak. No dobra, odpowiedziałeś, że Hania, w takim razie ja jem tylko w tej rundzie. Numer 3 poproszę. Czyli zaliczasz mi Hanię, tak? Tak. No i dobra. Dobra, numerek 3 dla mnie. Chyba je już kiedyś jadłam. Wygląda trochę jak małe karaczanki. Już świeży. Ale miała tak suchą buzi, że nie przełknę, wiesz? Czas na jedzenie Faustyny, let's go. Jak się nazywa ten robak? Ej, dobra! Brzmi bardzo dobrze. Jak smakuje? Trochę gorzej. Gorzej? Gorzej trochę, no. Gorzkie ze słonym. Nie chcę obrzydzać, ale zobacz. Gówno zrobione z małych oczek. Influencer, którego nie lubisz. Ej, mega to jest ciekawe. Kiedyś bardzo mocno jakby tak nie lubiłem kogoś, że jakby myślałem często o tej osobie. A teraz od jakiegoś czasu mam coś takiego, że jak widzę kogoś, to jakby odsuwam się od tej... Odsuwam się od myślami i jakby nie daję energii tej osobie, której nie lubię bardzo. I jakby klikam, nie wiem, na przykład na TikToku, żeby nie pokazywało mi tego. I jakby w tym momencie zapominam o tych osobach. Ja nie to, że nie lubię personalnie, bo nie znam personalnie. Nie lubię jako twórcę, że irytuje mnie jego content w internecie. To odpowiadam, że jest to Filip Zabielski. To jest influencer, za którym nie przepadam. To jest influencer, którego nie lubię. Tylko nie wiem, czy to możemy zaliczyć przez to, że ty, jakby ty powiedziałaś i wtedy oczywiście, dopiero... że możesz, bo może? Się nasunęłam, no. Czyli git, nie jemy. Git, nie jemy. Czy dla związku relacji zrezygnowałbyś z projektu? Ciężkie to jest pytanie. Ogólnie, gdyby na przykład, nie wiem, Hania została wyrzucona z Gen Z, no to raczej też bym odszedł za nią, nie? Jeżeli Hania na przykład nie chciała być w projekcie, bo już jej się nie chce, no to nie jest argument, to bym dalej został, żeby jakby tworzyć, żeby dalej się rozwijał. Ale jeżeli miałaby jakiś argument typu właśnie ona została wyrzucona, albo ktoś jej zrobił krzywdę, albo po prostu źle się czuje w tym projekcie, gruby argument, dlaczego mielibyśmy nie być w tym projekcie razem, no to raczej tak. Czy ja bym zrezygnowała z projektu dla związku? Nie. Uważam, że jeżeli chodzi o projekt, póki wygląda tak, jak wygląda, to jest to spełnienie marzeń, realizowanie siebie i mój czas. Więc jeżeli druga strona tego na przykład nie akceptuje albo jest przeszkodą do realizacji tego projektu, to postawiłabym bardziej na projekt niż relację, bo uważam, że zdrowa relacja to taka, w której możesz łączyć i jedno i drugie. Znaczy u ciebie to jest inna sytuacja, bo jakby nie miałaś jakby w projekcie osoby z związku, tak, ale tylko poza była. Tak, to też jest inaczej. Gdyby to była nadal osoba poza projektem, no to nadal bym nie zrezygnowała. Ja a jeżeli tak byłaby to osoba w jednym projekcie, no to podobnie jak ty musiałabym dostać odpowiednie argumenty, tak, by podjąć taką decyzję, ale raczej przekonywałabym te osoby do tego, by jednak trzymać się projektu. Tak jest, to mamy podobny statement, lecimy z kolejnym pytaniem. Kto twoim zdaniem najmniej angażuje się w projekt? Ja wiem. No, ale nie powiem. Gdyby ktoś mnie spytał prywatnie, nie ma problemu. Tylko chodzi o to, żeby nie robić tej osobie pod górkę. Więc też nie odpowiem. Dobra, okej. Okay. Szczególnie, że jeszcze jestem trochę głodny, więc poprosimy kolejny jakiś paskudztwo. Lecimy z siódemką. Lucky 7, czy będzie takie lucky? Co to za gówno jest? Pokaż mi. Czyli to nie, to są pomidory suszone pewnie. Dobra, myślałem, że to są jakieś, nie wiem, ślimaki czy coś w tym stylu. O stary, co to jest? to ślimaki! Sprawdzajcie odcinek Bitwy Kulinarnej, gdzie Oliwier robił ślimaki i nie wyglądały w ten sposób. Jest git, jakby pachnie git. Takim... Dobra, Bartek, nie ma co się rozgadywać i rozczulać. 3, 4. Nie, jest git. Smakuje jak flaczki po prostu, wolę. Obrzydliwa konsystencja. Jest git, połknąłem. Faktycznie nie było aż tak złe. Co to było? Ślimaki po sycylijsku w suszonych pomidorach. Który z influencerów nie wykorzystuje swojego potencjału? Całkiem szczerze wydaje mi się, że ludzie z Teamu X.
ale dwójki. Najbardziej chyba z nich wszystkich wykorzystywała potencjał Julia Żugaj, która im miała trasę koncertową, ciągle coś się działo. Ale na ten moment mam wrażenie, że nikt z nich nie robi nic za specjalnie w internecie. Monika na przykład wstawia odcinki od czasu do czasu, ale też nie jakoś, Uważam, że mogliby bardziej wycisnąć więcej z tego. Jaki influencer powinien zniknąć z internetu, który nadal działa w nim? W obecnej sytuacji w internecie dużo influencerów, tak mi się wydaje, przestanie działać, więc jakby wszystkich tych z tego otoczenia usuwamy. No to ja już nie mam nikogo, kto bym chciała, żeby zniknął. Wszystkie osoby, które przyszłoby mi do głowy, że ksywy, to to faktycznie są w tym Pandoragate. No to ja mam. Jest taki pato influencer, który robi live'y z takich rzeczy, że tam wyzywa ludzi, psika gazem w ludzi na ulicy. Kurde, no mam osobę, która jest zamieszana w to Pandoragate. Jakby uważam, że taka osoba nie powinna jakby pewnych rzeczy pokazywać, mówić i w pewien sposób się wyrażać, mając taką młodą, grupę odbiorców. Czyli nie chcesz powiedzieć? No nie, nie chcę. Nie chcę tutaj tworzyć jakichś konfliktów, więc z chęcią zjem numer 10. Faustyna znowu jebe ze mnie, bardzo mi się to podoba. Sprawdźmy, co Faustyna będzie jadła. Jest! Jest! O Jezus, Faustyna, nie wiesz, jak ja się cieszę. Miałem do czynienia z tymi jajkami wiele razy. I to nawet na chrzcie moim, jak dołączałem do projektu Gen Z, musiałem zjeść takie dwa pod rząd. I to było coś okropnego. Jadłem to też na kamperach. Całe szczęście mogę zjeść tylko połowę. Zakładając, że miałeś też nie odpowiedzieć. Aha, dobra, ale ja wybiorę ci połówkę. Nie! Ja ci wybiorę połówkę. Patrz, jakie to jest czarne. To jest jajo. Jak psu z mordy. To wygląda w ogóle jak nie jajko, tylko galaretka z jakimś sztucznym czymś w środku. Proszę Państwa, wy nie wiecie, to jest historyczny moment. To jest historia, ponieważ Faustyna nigdy nie jadła tego jaja. 3, 2, 1. Mam trochę zęba, ale dobra. Radę ci dam. Jakaś właśnie poczyniała. Ułatwię troszkę Fausty i będzie musiała zjeść ćwiartkę. Zatkaj se nos, żebyś nie czuła zapachu tego. Dobra. Ja przeżuję jak najszybciej. Dawaj Fausty, żuj! Żygam robakami. Ej, a wiecie, czym żygam najbardziej? Nie robakami, tymi patyczkami, co jedliśmy. A bo nie przeżółte były. Dobrze, że siedzę dziś na chacie, bo byłaby dynka. Nie, tam. Nie, no w stule nie jajo. Bartek, szczerze, nie było aż tak złe. Konsystencja żółtka była fatalna i zapach. No o to chodzi. Ale ogólnie da się to zrobić. To będzie moja kara do wykonania tak spontanicznie. Po prostu pewnego dnia przyjdziecie na odcinek na Gen Z i mówicie, kara, sama wiesz za co.